Dobry wieczór. Trzeba powiedzieć zdecydowanie dzisiaj Jagiellonia była lepszym zespołem u Śląska Wrocław, szczególnie w pierwszej połowie. Dobrze go rozpoczęła. Uczulałem moich piłkarzy, że nie możemy tracić piłek w środku pola. Straciliśmy ich wielką ilość, rozdawaliśmy prezenty, w związku z czym dobrze dysponowany dzisiaj przeciwnik skrzętnie z nich skorzystał w pierwszej połowie. Druga połowa też rozpoczęła się od straty bramki, także ciężko zebrać słowa, żeby opisywać to spotkanie, bo Państwo go widzieli. Natomiast w takich momentach, w których zespół przegrywał u siebie i to wysoko, nie jest pytanie, co zrobisz z tym meczem, który się odbył, ale jak się przygotujesz do kolejnego, jak zareagujesz na to, co się wydarzyło. I jest to dzisiaj wielki test dla nas wszystkich, bo łatwo jest być zespołem wtedy, kiedy zespół wygrywa. To jest szalenie proste. Natomiast jest to dla mnie nowe wyzwanie w momencie, kiedy zespół przegrał dwa mecze z rzędu. I na pewno ci piłkarze potrzebują wsparcia. I takie wsparcie dostaną ode mnie, od naszego sztabu. Bo nikt na pewno dzisiaj nie odmówi chęci. Może im odmówić braku precyzji, może im odmówić niewygrywania pojedynków, czy w obronie, czy w ataku. Ale na pewno niechęci. W związku z czym nie chcę powiedzieć, że ten zespół potrzebuje czasu, ale na pewno było to takie spotkanie, w którym po raz kolejny zaryzykowaliśmy troszkę innym ustawieniem i się okazało w pierwszej połowie, że było to nietrafione. Ale dało nam kilka znowu informacji na kolejne mecze, więc dzisiaj najważniejsze to jest przygotowanie się do meczu, który musimy wygrać, żeby grać dalej w Pucharze Polskim, czyli czwartkowe spotkanie z Bytowią Bytów. Dziękuję.